Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. $11 milionów wyłoży miasto, $10 milionów fabryki mebli Forte S.A., $6 milionów to kwota, jaką zadeklarował Zarząd Województwa Podlaskiego. Za te pieniądze wybudowane zostanie suwalskie lotnisko. Umowa na budowę została już podpisana. Na 7 września zaplanowano przekazanie wykonawcy placu budowy. O ile wkład miasta i Forte jest tak zwanym pewniakiem, o tyle deklarację Zarządu Województwa Podlaskiego w czyn może przekształcić tylko uchwała sejmiku. Radni wojewódzcy pochylą się nad tym wydatkiem 10 września. Deklarację o wsparciu inwestycji samorząd wojewódzki podpisał w styczniu 2017 roku, zatem przykrej niespodzianki raczej nie trzeba się obawiać. Prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz również jest dobrej myśli i choć jak mówi, lotnisko to dużo powiedziane, pas startowy będzie wystarczający, by mogły na nim lądować i z niego startować maszyny mające na pokładzie niewielką liczbę pasażerów. Pas ma mieć 1320 metrów długości i 30 metrów szerokości. Będą mogły z niego korzystać samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki czy małe samoloty o napędzie tłokowym. Tutaj te właśnie samoloty pasażerskie, nawet te najmniejsze, jak Boeing 737, który zabiera tam na pokład 130 osób, on wymaga dłuższego pasa startowego w granicach minimum 1800 metrów długości. Dlatego też takie małe samoloty, jak chociażby ATR, może to nie małe, średniej wielkości, jak ATR-42, który zabiera 40-45 osób na pokład, czyli autobus, tutaj wyląduje. Już jest chętna firma do wybudowania stacji paliwowej dla statków powietrznych. Wiadomo też, kto będzie lotniskiem zarządzał. Zdaniem Czesława Rankiewicza budowa tego obiektu była koniecznością. To bardzo ważna sprawa, skomunikowanie naszego miasta drogą powietrzną. Dzisiaj jest takie oczekiwanie ze strony biznesu, bo nie łudźmy się, nie będzie to lotnisko ze stałymi połączeniami lotniczymi. Z lotniska będzie można korzystać już w drugim półroczu przyszłego roku.